přiznám, to jsou tak bože. Nevím, či čím můžu ven, ale já chciałem zawsze fotograficiem, nie operatorem. I jak zobaczyłem w klasie maturalnej, wtedy byłem, film na wylot, a potem jeszcze zobaczyłem w telewizji Lola Antoniego z Hendrixem, to postanowiłem zostać operatorem też wtedy. Dlatego, że ty zrobiłeś tak genialne zdjęcia, czarno białe, w filmie Krzyśka, a Hemings był moim idolem, jak należy żyć. Potem na państwo, no potem się nasze podanie losu potoczyło niebywale szybko, bo Wodzio z reżyserem zaproponował mi, że się publikiem prototypu kolejnego filmu Wieczne Pretensje, gdzie dostałem szkołę życia, niebywało przede wszystkim. Potem jeszcze jak byłem w szkole, Wodzio mi zaproponował samodzielne robienie zdjęć do genialnych filmów. Wtedy w genialny komunistyczny, niestety w górnym UEFA w Łodzi. Wtedy poznaliśmy się z Wiciem, z Piotrkiem Sobocińskim,